Sobotnie popołudnie 20 lutego w Domu Kultury w Przeciszowie po raz drugi odbyła się gala plebiscytu na sportowca roku 2015 w gminie Przeciszów. W głosowaniu internetowym mieszkańcy wybrali najlepszych reprezentantów gminy w trzech kategoriach wiekowych. Poziom był naprawdę bardzo wysoki, walka wielka, ale przez formę, jaką obraliśmy, czyli głosowanie internetowe, jest to plebiscyt na popularność danej osoby. Tak naprawdę tutaj jest wolność i możliwość głosowania z każdego zakątka świata, jeśli dana osoba nominowana ma rodzinę, znajomych, każdy może na nich głosować. Te punkty właśnie zliczaliśmy. Ta impreza jest tutaj potrzebna. Był to strzał w dziesiątkę, kiedy po raz pierwszy to organizowaliśmy w tamtym roku. No sama ilość oddanych głosów w tym roku 1512, w tamtym roku 1700 świadczy o tym, że odbiór jest jak najbardziej pozytywny i no możemy się pochwalić tym, że jako chyba w zasadzie pierwsi w regionie stworzyliśmy taką imprezę. Już słyszałem głosy z innych miejscowości, że też chcą taką imprezę organizować w swoich regionach. Jest to ważne dla mieszkańców, gdyż młodzież, dzieci uprawiają sport nie tylko na terenie gminy, ale także poza gminą. Ja sam dzięki takiemu plebiscytowi się dowiaduję, że mamy kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe. Także to mobilizuje ludzi i dzięki takiemu plebiscytowi ludzie głosują i w internecie czytają, że jednak sportowców mamy, nie tylko w naszych klubach, bo u nas głównie mamy piłkę nożną, ale mamy też tenis stołowy, mamy też po prostu sporty walki. Także tych dyscyplin trochę jest i staramy się zawsze jeszcze jakieś, żeby jakieś inne dyscypliny były. Przez pewien czas była siatkówka. Myślę, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy, a dzięki takiemu plebiscytowi młodzież, dzieci wiedzą, że warto sport uprawiać, że są docenieni. Dla nich takie wyróżnienie jest bardzo ważne. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Klaudia Tobiczyk. Wśród szkół gimnazjalnych na najwyższym podium stanęła Zuzanna Staszczak. Zaś w kategorii powyżej 16 roku życia, podobnie jak w ubiegłym roku, zwyciężył Dawid Ratajczak. Szczerze powiedziawszy, po wypadku dyscypliną, którą mogłem się zająć, było rugby na wózkach. Ale z tej racji, że lokalizacja tych drużyn była dość daleko, bo to Kraków, Tychy, to właśnie gdzieś później przeglądałem w internecie, właśnie sprawdziłem, że jest coś takiego jak handball. I po małych próbach, no, się to spodobało. Także po pierwsze jest to super forma rehabilitacji, sportu, no i takiego oderwania się od codzienności. Ubiegły rok, do sukcesów, to tak jak tam wypisałem, dwukrotne mistrzostwo, wicemistrzostwo Polski. I co mnie bardzo cieszy, był debiut na Pucharze Europy w Rzeszowie. Także fajnie to wyglądało, fajna impreza i poznanie przede wszystkim jeszcze bardziej tego środowiska, w którym się obracam, trenuję. Także bardzo fajna sprawa. Podczas gali przyznana została także nagroda dla najlepszej drużyny, która powędrowała do dziewcząt ze szkoły podstawowej Piotrowice U12 piłka nożna. Najlepszą imprezą sportową roku 2015 wybrano Orlikowy Nocny Turniej Piłki Nożnej. Nagrodę Fair Play odebrała Julia Chmura, a odkryciem roku został Robert Rzepka.